Projektor Mac Cubic HY320 to zdecydowany król ubiegłego roku w kategorii najtańszych rzutników. Oferuje on nienagane, choć dalekie od ideału parametry, już w okolicach 200 zł. Przez to, że rzutnik jest tani i nieskomplikowany, ma on potencjał do modyfikacji wychodzących poza to, co przewidział producent. Innymi słowy, jest on podatny na hakowanie. Mam to urządzenie od kilku miesięcy i w tej cenie jest ono zupełnie w porządku jako uzupełnienie potencjału multimedialnego domu. W tym odcinku pokażę, jak poradzić sobie z jedną z głównych wad tego projektora – kurzem gromadzącym się w optyce, który wpływa na jakość obrazu. Zaczniemy od rozbiórki, przejdziemy przez czyszczenie, a na koniec złożymy projektor z powrotem, przywracając mu dawną świetność. Jak wspomniałem, pomimo swoich zalet, projektor ma kilka istotnych dla mnie wad. Po pierwsze, jest głośny, wentylator chłodzący jest wyjątkowo hałaśliwy. Po drugie, ma stosunkowo słabe Wi-Fi. Moduł bezprzewodowy ma ograniczony zasięg i stabilność. Po trzecie, optyka łapie kurz, który widać na projektowanym obrazie. Dziś skupimy się na trzecim punkcie, czyli kurzu, ponieważ jest to najczęstszy i najbardziej uciążliwy problem w codziennym użytkowaniu. Jednakże do głośności i jakości Wi-Fi na pewno jeszcze wrócę w przyszłości, gdyż są to rzeczy, które również można ulepszyć we własnym zakresie samemu i przede wszystkim mam już na nie pomysł. Stąd właśnie część pierwsza w tytule, a jeśli interesuje Was temat tego konkretnego projektora i macie pomysł na jeszcze inne modyfikacje, dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się do tego odnieść w kolejnym filmie o tym rzutniku. Mniej więcej po miesiącu używania rzutnika na wyświetlanym obrazie zaczęły pojawiać się zabrudzone obszary, jednoznacznie wskazujące na to, że do optyki projektora dostał się kurz. Co więcej, kurz stopniowo się nawarstwiał, co skutkowało coraz większymi zabrudzeniami obrazu. Każda warstwa kurzu rozprasza światło, co wpływa na ostrość i kontrast obrazu. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest sama konstrukcja urządzenia, czyli bardzo mocny wentylator w układzie chłodzenia, który mieli duże ilości powietrza. Nie pomagają też słabej jakości filtry gąbkowe w różnych szczelinach i kratkach, które powinny ten kurz łapać, ale robią to co najmniej średnio. Będzie to też zresztą przedmiotem przyszłych modyfikacji. Na końcu sama optyka, czyli typowy dla takich urządzeń układ dwóch soczewek Fresnela, prostujących w cudzysłowie światło, których pełna rowków powierzchnia jest idealna do osadzania się kurzu. Ciekawe jest to, że producent prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego problemu i z boku urządzenia pod tabliczką znamionową mamy ukryte okienko rewizyjne, które może służyć do przedmuchania optyki i pozbycia się nagromadzonego kurzu. Jednak rozmiar i brak dostępu do wszystkich elementów układu optycznego zmusza do całkowitego rozebrania Mac Cubica w przypadku, jeśli tak jak u mnie, nazbierało się tego kurzu całkiem sporo. Do rozkręcenia rzutnika wystarczył jeden bit krzyżakowy. Nie natrafiłem w urządzeniu na jakiś inny rodzaj śrub. Są za to plastikowe zatrzaski, które jak zwykle sprawiły trochę problemów. Demontaż rozpoczynam od zdjęcia tylnej maskownicy wylotu powietrza. Jak się później okazało, nie było to konieczne. Pod szarą maskownicą widać dodatkową maskownicę wbudowanego głośnika oraz sporych rozmiarów radiator dla LED. Próbuję jeszcze zdjąć osłony mocowania stopki rzutnika, podejrzewając, że znajdują się tam śruby potrzebne do zdjęcia górnej pokrywy, ale po bliższej inspekcji dochodzę do wniosku, że tak nie jest. Postanowiłem przedmuchać sprężonym powietrzem kanał rewizyjny z boku projektora i sprawdzić, czy usunie to chociaż część kurzu. Przedmuchuję zatem inne miejsca, w których zgromadził się kurz, jeszcze przed zdjęciem górnej pokrywy.
Mimo dość dobrego przedmuchania przez kanał rewizyjny, nie dało to kompletnie nic. Kurz widać dalej na projektowanym obrazie. Podważam i zdejmuję przednią maskownicę. A sprawę utrudnia fakt, że plastik jest marnej jakości, a ja staram się jak najmniej połamać. Urządzenie jest zawalone kurzem, więc trzymam pod ręką sprężone powietrze i przedmuchuję co jakiś czas odsłonięte obszary. Pod przednią maskownicą zdejmuję dwie kolejne śrubki. Górna pokrywa jest dość dobrze zatrzaśnięta, więc chwilę się z nią męczę z zamysłem jak najmniejszych strat w tym tanim plastiku. Zatrzaski po chwili ładnego proszenia w końcu puszczają i górna pokrywa może być zdjęta. Niestety nie odbyło się bez strat, jeden zatrzask się łamał, ale tym zajmiemy się później. Odbezpieczam zatrzask i wyciągam główny konektor matrycy. Następnie jest jeszcze kilka śrubek do odkręcenia, jeśli chciałbym się dostać do układu optycznego. Odklejam taśmę zabezpieczającą konektor matrycy i wyciągam konektor z górnej pokrywy. Z elementów, które trzymają górną pokrywę układu optycznego, został jeszcze przewód anteny Wi-Fi, który również wypinam.
spodem jest kolejna pokrywa przymocowana na cztery śruby, którą dodatkowo z jednej strony przytrzymuje płyta główna projektora. Nie ma wyjścia i demontuję także płytę główną. Pod płytą główną mamy jeszcze dwie dodatkowe śruby od górnej pokrywy układu optycznego. Odpinam też wszystkie pozostałe konektory, żeby mieć łatwy dostęp do całości. W środku mamy układ złożony z obiektywu, filtru polaryzacyjnego, dwóch soczewek Fresnela oraz matrycy LCD. Najbardziej zakurzona jest matryca i dwie soczewki. Zaczynam od wyciągnięcia matrycy, a następnie jedną soczewkę i filtr odkładam z boku do czyszczenia. Druga z soczewek Fresnela jest przymocowana na stałe do reflektora LED, ale nie widzę potrzeby demontażu reflektora, żeby ją oczyścić z kurzu. Teraz będę czyścił poszczególne elementy, te plastikowe przedmuchuję raz jeszcze i wycieram ściereczką z mikrofazy. Obiektyw jest szklany, więc przy nim mogę zastosować ściereczki nasączone alkoholem, przeznaczone do optyki. Ważne, żeby tych mokrych ściereczek nie używać do elementów plastikowych z drugiej grupy optycznej, bo wysoce prawdopodobne, że ich chemia zmatowi ten plastik. Sprawdzi się tutaj także taka właśnie gruszka z pędzelkiem do czyszczenia optyki. Ja akurat swoją gdzieś w tym dniu zapodziałem, natomiast byłaby ona tutaj idealnym narzędziem. Optyka wyczyszczona i włożona na swoje miejsce. Ja sprawdzam jeszcze dodatkowo, czy na pewno pozbyłem się kurzu z wyświetlanego obrazu, podłączając projektor na krótko, ale jeśli nie macie doświadczenia z takimi naprawami i urządzeniami elektrycznymi, lepiej pomińcie ten etap. Obraz jest czysty, pora na złożenie projektora. Wszystkie poprzednie czynności robię tutaj w odwrotnej kolejności. Po przykręceniu śrubek i podpięciu konektorów do płyty głównej przyklejam konektor matrycy taśmą kaptonową w miejsce tej wcześniej oderwanej. W którymś momencie odspoił mi się lut od anteny Wi-Fi. Widocznie był bardzo delikatny, przylutuję go prowizorycznie, jednak i tak nie ma to znaczenia, bo planuję wymienić tę antenę w całości na trochę lepszą. Pozostało jeszcze dopasowanie górnej obudowy i nałożenie maskownic. W międzyczasie zakleję też ułamany na początku zatrzask.
Zaślepiam kanał rewizyjny i pora raz jeszcze sprawdzić, czy problem kurzu został wyeliminowany. Kurz najlepiej widać, jeśli rzutowany obraz jest sporej wielkości. Jest praktycznie idealnie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach.